Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa. Obecnie studiujemy lekcje biblijne na część piątkową. Pouczające jest to, w jaki sposób Mateusz i Łukasz przedstawiają genealogię Jezusa. Pisarze biblijni nie mogli być bardziej staranni. Nie ma znacznego zamieszania w tej istotnej kwestii, zaś Ewangelia Jana w zdecydowany sposób potwierdza boskość Chrystusa. Wskazuje to, jak ważną rolę w planie zbawienia pełniły narodziny Jezusa z dziewicy. Narodziny te, będące znakiem potwierdzającym preegzystencję i boskość Chrystusa, są kamieniem węgielnym Ewangelii. Niebezpiecznym błędem jest nauka, która zaprzecza boskości Chrystusa i twierdzi, że nie istniał On przed swym przyjściem na świat. Teoria ta zaakceptowana jest przez wielu, którzy oświadczają, że wierzą Biblii, ale nauka ta sprzeciwia się wyraźnym wypowiedziom Jezusa mówiącym o Jego związku z Ojcem, o Jego boskim charakterze oraz preegzystencji. Poglądu tego nie można utrzymywać, jeśli się nie przekręci słów Pisma Świętego. Nie tylko zaciemnia on pojęcie ludzi o planie zbawienia, lecz także podkopuje wiarę w Biblię jako objawienie Boże. Jeżeli ludzie nie uznają świadectwa natchnionego Pisma Świętego dotyczącego boskości Chrystusa, daremna jest z nimi dyskusja na ten temat. Ponieważ nawet najwyraźniejszy dowód nie przekona ich. Kto przyjął ten błąd, nie ma właściwego pojęcia charakteru i misji Chrystusa, ani wielkiego Bożego planu zbawienia ludzkości. Cytat z książki Ellen White, Wielki Bój. Pytania do dyskusji. Przeczytaj jeszcze raz powyższy cytat Ellen White. Dlaczego tak ważnym jest, byśmy trzymali się prawdy o boskości Chrystusa i Jego równości z Ojcem? Czy plan zbawienia byłby dla nas daremny, gdybyśmy porzucili tę naukę? Drugie pytanie. Jakie znaczenie ma wydarzenie opisane w Mateusza 9:1-8? Na ile celowo Jezus zaakceptował kwestię swojej boskości? Czego chciał nas nauczyć? W jaki sposób powiązał nasze niedomagania fizyczne ze słabościami duchowymi? Trzecie pytanie. Zastanów się, jakie wnioski wypływają z uznania boskości Chrystusa w kontekście Jego ofiary. Przedstaw swoje przemyślenia w klasie. Dziękuję bardzo.